Cześć, siemanko, witajcie w pierwszym odcinku z Farminga. Oczywiście 22 fleta na osadzie. Odcinek numer 60. Dzisiaj nowe pole wleci. Nowe pole kupuję. Tutaj obok. Więc kup. Oczywiście do rowu się ładowałem, bo czemu by nie? To jest zasiane, czy nie? A tak, to jest zasiane, to na co zrobiliście? To bardzo dobrze. Cieszy mnie to bardzo, te zasiane. Jak nie wiem, czy nie trzeba zawałować, ale chyba nie. Nie, nic nie pisze, żeby trzeba było wałować, więc okej. Okay. A to ja wtedy zrąbałem, wtedy jak tak się je po skosie, bo ja myślałem, że te pole nie jest zasiane, że to jest tylko... że to jest uprawione, ale na szczęście się okazało, że jęczmień nie rośnie, więc... dobrze, dobrze. Musiałem sobie kupić te pole, no bo już nie było odwrotu, że tak można powiedzieć. To takim względem, że musiałem kupić te pole. No bo już wiecie, no maszyny coraz większe, a ten kawałek to już też ciężko się robi, zaczyna robić ciężko na tamtym kawałku. No te pole to tutaj się akurat to musi być samo, bo tutaj się nie da nic połączyć na razie. Te pole niestety musi być na razie same. No ale kiedyś się kupię tutaj 66. Ty też się będziesz lepiej robić, bo tutaj nie będzie takiego zagajnika dużego, tylko tu na środku będzie wtedy się w tą stronę jeździć, to też będzie inaczej. No zobaczycie, no a dzisiaj zacząłem sobie siać tutaj po skosie na tym polu, no bo tak jak jakoś dźbieca sobie zostawiłem od tego klina i tak sobie jadę i... w sumie to na tym polu, przez to, że tak dźbiec zostawiłem, to miałem dwa kliny, bo tam jeszcze miałem klin. To już sobie przed odcinkiem zasiałem, no ale... Chciałem sobie coś innego zrobić raz. Jakoś inaczej to zasiać. No zwałować to raczej dookoła sobie to zwałuję. No właśnie, bo dzisiaj się plan jest zasiać trzy pola. Trzy pola zasiać. Cztery pola jednak chcę zasiać, okej. To zobaczyć, czy będę wszystkie siał, potem trzeba to zwałować. Przewrócić siano i zgrabić. Jak starczy czasu, to sprasować, nie? A na live chyba sobie zrobię zimę. W sumie myślę, że chyba na live sobie zimę zrobię. Dzisiejszym. Chyba tak zrobię, że dzisiaj na live będzie zima i najwyżej będzie to kończenie ziarna. Mogę tak w sumie zrobić, no bo jest wrzesień. A na listopadzie będą ceny, czy tam na grudny, więc... i na live, albo nie, orkiełunki to sobie zrobię na odcinku, bo to będzie fajna akcja. To będzie fajna akcja, nie? To będzie bardzo fajna akcja, co miało orkiełunki. Może wtedy gnębicę przed tym, jak się uda? A jak nie, to po prostu tylko orkiełunki i tyle. Teraz się złapię, czy zrobię żyda? Niby złapałem. Będzie rów? Nie, jednak się... teraz się udało nakręcić przed rowem. Teraz pytanie, czy ja dam radę przejechać przez tą drogę? Czy wy dacie radę? Bez składania się. Jeżeli tu pojedzie kolumna, z lewej jest wolny, więc teraz szybko bym musiał, za tym busem mogę wyskoczyć. Jedziemy raz, dwa, no bo tu mam tylko jedno pole dalej do przejechania. No widzicie, i przez to, że nie miałem tego pola, to tak właśnie musiałem jeździć. A teraz będę miał to pole, więc będę mógł tutaj sobie cały czas jechać, nie będę musiał już na asfalt w ogóle wyjeżdżać. Oczywiście te drzewa dwa znikną. Ten krzak i drzewo. To sobie zniknie, więc na spokojnie. Nie będzie problemu.
Będzie łapał, czy będzie wszystko dostała? Dobra. Zbiera, więc jest gitara. Nie ma problemu. No jak widać, już tam kubota sobie stoi. No i już 6-metrowy header. Siewnik to już... Tutaj robota idzie na tym polu, to powoli jest widać, po prostu malutkie już tak. Ja tu mam na 3, na 5 przejazdów siewnika, nie? To jest 30 metrów szerokości. Kiedyś jak był tu 3-metrowy siewnik na początku, to było dobre pole. I na bizona to jeszcze było spoko pole, a teraz to jest za małe. Więc muszę te połączyć pole z tym i wtedy będzie już git. I wtedy będę kupał drugą stronę? Też nie wiem, czy w drugą stronę będzie warto jeździć. No chyba, że wtedy przez dwa pola ewentualnie jeździć, nie? Bo prawdopodobnie tu i tu będzie to samo siane, więc... Przez dwa pola to też by było jakiś sens, tylko przez drogę podnieść, tak? To też już tam jakiś sens ma. Wiadomo, drogi nie mogę zlikwidować, no bo to jest na gospodarstwo. Tu 21 też będzie dość duże pole nawet, więc musi zostać. No ale pewnie na koniec serii ta droga zniknie. Między tymi dwoma polami. Oczywiście rów zostanie, no bo też nie chcę takich jakichś bardzo wielkich pól tutaj robić. Ja jeszcze nie chcę tych rowów zakopywać, żeby wiadomo. O, elegant. Siemka tu. Szóstka tu. Dziewiątka tu. Te godziny to godziny 12 będą robić, okej. Okay. Teraz pytanie, czy uda mi się przeskoczyć tu na drugą stronę drogi? Za most? No, powinno się udać. Lewa wolna. Prawa też. Ja te pole 22 chciałem tutaj do tego dołączyć chyba jakoś. Czy do tego drzewa chyba miało być jakieś zakopane? Rów? Jakoś tak chciałem to zrobić, ale nie pamiętam jak to miało być. Ja tu chciałem takie łączenie małe zrobić. Tak jakoś to miało być, ale... Zobaczymy jak to będzie. Oczywiście dużo niż mnie będzie w tym sezonie, no ale to się damy. Tararara. Jeszcze jedno pole do siania będzie. A tamto chyba sobie na live'a zostawię. Jak coś myślę. Ale wtedy znowu prasowanie na live będzie, nie? Oj. Lepiej tę skrzynkę wysłać. Tyle. Lepiej to wysłać. Dawaj, dawaj, ogień. Ile jest minut? 10 minut. No, no to myślę, że tamto pole zasieje. Mi się przynajmniej wydaje, bo w sumie tam... Dość szybko powinno pójść z siewami tamtego pola. To jest prostokąt, to wiadomo, nie? Długie pole. W miarę. Więc powinno pójść. Właśnie tu jest trochę zabawy na tych polach teraz, bo tutaj są malutkie kawałki. Tu jest więcej w sumie kręcenia niż siania tak naprawdę, nie? No tu jakiś rower Ukraina leży. Nie widzę, widzicie, na tym teraz. Nic nie widzę pod tymi drzewami, bo tak tutaj jest.
Sobie sadzi pieca od tej strony, najwyżej tam gdzieś w środku nakładka wyjdzie. Niby widzę, że w miejscu idzie nawrócić tym siewnikiem, ale... Teraz jak jadę tak, to bym musiał na prosto wyskoczyć na asfalt, żeby to ładnie nie dawało tylko dosiać. Dobra, siewnik do góry, zdążyłem przed tym podnieść, więc... No niestety tutaj się nie zmieściłem już. Bo za bardzo... Bo mi GPS-a jedno pole przeskoczył. Bo jakby nie przeskoczył, to by było idealnie. No i okej. O, Zbychu gra w wesprzyjówkę. Jaki rzadki widok ty. A ja on tysiąc ile? 1038 godzin. Może być, nie? W sumie trochę mało, ale... O! Słup! No tak patrzę, no teraz trochę czasu straciłem na ten słup. I szybciej by było, jakbym drugą stronę skręcił po prostu i lepiej. O, elegancko. No co jest? Drugi raz ten słup zarypałem. No przez to, że tylko jeden poprzeczek tu był, a nie dwa. Nie no, dwa razy w ten sam słup przyrąbać to trzeba mieć dar, nie? Tak sobie myślę, że tutaj jeszcze 17 by się do tego zespołu 17 by się przydała. Pole. To jak miał pole 17, to elegancko. Już w ogóle wtedy bym się nie musiał w ogóle z niczym składać. Bo miał wszystko w jednym ciągu pola. Tam niby zniwelowałem, ale było dobrze. Ale to idzie, nie? Elegancko to idzie. I pyk. O, elegancko. Ale mi sobie dałeś szatę? Co jest? No mówię, patrzcie, jakby tu była 17, to bym miał tutaj przy samym asfalcie, nie? Barierka tu była. Dobrze, że to jest nieuczęszczalna droga. Samochody tu nie jeżdżą. Jak nie masz dostępu do tego terenu, jak się je. 2 tony jęczmienia jeszcze, więc... Tu muszę tą 12 kupić, żeby mieć... Kurde, na jeszcze jest tych kul do kupienia, nie? Jakbym tu 12 kupił, to bym miał tu fajne pole. Tylko, że 12 bym do tego pola obok dołączył, nie? I te drzewka na razie bym zostawił, te drzewka tu. Bo tutaj to będzie za duże, to będzie za duże jak na razie, żeby te dwa pola łączyć. No to 37 takie średnie już jest. Średniej wielkości o tym chodziło. Dwie minuty i będzie wykopane, więc okej. Tu ten poprzecznik też robić, to jest tak. Chociaż ja to jeszcze ja, bo już mam tutaj jedno pole obok, więc chyba na bolki tu mają tylko ten mały kawałek. Tutaj to w ogóle przerąbane mają.
sumie też miałem, bo też miałem taki kawałek. Laska dynamitu 57 minut. Gdyby 3 minuty zlikwidowało, to zawsze coś do przodu. Nie, no fajnie, to idzie fajnie. 15 minut, to do 25 minut zasiane i potem. Jeśli nie wiem, czy przeciągnąć się na mały, czy lepiej na siano. W sumie lepiej siano by było, tak sobie myślę. Że przeciągnąć to zgrabić i sprasować, nie? A wtedy ile będę miał czasu, tyle sobie powołuję, bo wiadomo, że z wałem mogę coś sobie na live pojeździć. Chyba tak trzeba będzie zrobić. Że tu się zakończy siewy i... Tu do czwartku to ja będę jeszcze za dwa odcinki tak było, więc miniaturki w sumie nie muszę robić. Ale to jest chyba przybliżone, nie? Tak. Ale przy okazji sobie zrobię tą miniaturkę, to jak już jestem. Dziewięćset kilo. O, elegant. Chyba 4 godziny będzie to. Będą to kuć. Ale fajnie to by... A nie, bo tu półtora przejazda chyba będzie. Jednak nie tak fajnie. Jak myślałem. Nie no, ale tu jakby 16, trzeba będzie kupić 16, to też będzie to już fajny, duży krąg. No kurde. Mówię, trochę tych kul jeszcze jest do kupienia. Ale, zapis. Tu nawet patrzę na landy, też jest jeszcze jest, a jest tych landów do kupienia, nie? Jeszcze pełno białych jest w sumie. A tak patrząc jak ja się rozwijam teraz. Co prawda mam 410 tysięcy kredytu, no ale... Ale ja to spłacę sobie, ja to spłacę. Kiedyś to spłacę. Teraz sobie by się przydała... Może na wiosnę sobie oborę postawię, nie? Typowo na krowy, a tutaj sobie zrobię byki. Tylko, że 50 byków po 3000, no to jest kurde 150 tysięcy, nie? A za 150 tysięcy to jestem w stanie kupić raz, dwa, trzy, pięć pól. No w sumie nie całe 5 pól, no bo zależy jakie pola, nie? Bo takich tanich już raczej chyba nie ma zbytnio pól. No tu jest 60 tysięcy. 70 pole. 44. 110. To jest jeszcze takie w miarę tanie. No zobacz, no. Ale za 150 tysięcy, no to na pewno jakieś już jedno fajne, duże pole bym dostał. Jedno fajne, duże pole już bym dostał. Na pewno 17 z 14 bym dostał. 12, sorry. Dobra, nie będę cudował tutaj z GPS-em, bo i tak tego nie wezmę i tak. Myślałem, że coś tu poprzesuwam, ale na dwóch przejazdach nie uda mi się zabrać takiego szerokiego. Więc no musi tak zostać. Fajnie, jakby jedna siedemka wypadła. Nie, idę to przetrząsać i zgrabiać, no bo będzie to ciekawsza robota niż walowanie. 20 minut odcinka już jest. W sumie zbóż będę miał 6 hektarów zasiane z tego, co widzę. Ponad 6 hektarów.
Bo ja po rzepaku resetowałem sobie lisik. Aż jest 6,16, czyli 6... 6,20 będzie zasiane zboże, nie? Bo tu myślę, że te 3 ary jeszcze dam. Z tego, co jest niezasiane. No spokojnie, bo to dość szeroki jeszcze pasek do tego. To zaraz po odcinku będę już musiał. Musiał już praktycznie sobie się napić, tylko. I od razu live'a trzeba będzie zapalić. Bo może nawet z serwera nie będę wychodził. Tak, to by mi się, że chyba nawet z serwera nie będę wychodził. No i dobra, zasiane 21 minut. No, grabiareczka bym przyhaczył, dlatego dobrze, że przyhamowałem, bo widziałem ją. Rzepak sobie już ładnie rośnie. D4 jest przygotowana. Dobra, siewnik niech stoi tutaj w sumie na razie. Później go będą chciał wywieźć tam gdzieś indziej. Ale na razie niech sobie tutaj stoi. Zapnę sobie prasę, bo nie wiem, czy ja zdążę to sprasować, ale... Ale przetrząsanie powinno dość sprawnie pójść, więc... Powinno się udać. TMR już mam 200 ton naprodukowane, więc... O TMR się nie boję. Oczywiście z grabiarką sobie raz dookoła już przejechałem. Jak to będę przewracał, to żeby już nie rzucało tego siana nie wiadomo gdzie, w krzakach. Wtedy to się ciężko grabi, jak tam w krzakach gdzieś to leży. Więc stwierdziłem sobie, że zrobię sobie kółko i tyle. No i tak to będzie. No już jest 16, ale to już taki cień tutaj od tych krzaków widzi, że za dużo bym pewnie nie widział potem. Tak tam chyba nawet Żyda zrobiłem, o kolejnego, jak przewracałem. A teraz dzięki temu, że zrobiłem sobie ten poprzeczniak raz dookoła, obrys, no to sobie tak daleko nie wyrzucę tego siana. Że tak to daleko rzucam, no ale wiadomo, już nie będę po tych krzakorach jeździł. Co z tym będziemy zrobić? Dawaj, dawaj, gazu, gazu. No i elegancko to idzie. Mimo lity. Dawaj, dawaj. Nie przestałeś. Przewracanie akurat szybko idzie, ale tą przetrząsarkę też trzeba będzie powoli zmienić na jakąś większą, no bo... Ile można, nie? Takim bardziej by przetrząsać. Niby to szybko idzie do przewracania, ale jednak... Jednak wiadomo, co by było większe, to by było większe już, nie? Też by to jakoś szybciej przyspieszyło trochę. Też wiadomo, że później będzie większa łąka kupiona, to też to będzie... To się wyrówna wtedy, jak to się mówi, nie? 20:36.
No kurde, żeby do wioski coś zrobić, to będzie trochę roboty. Tylko nie wiem, co właśnie zrobić na wiosnę. Bo mam wszystko zasiane. Na wiosnę mogę ewentualnie odcinek zrobić tutaj z orki sobie, tej łąki. I siewu... No i jakiegoś siewu, nie? Orka, łąki i siewy. Tylko czego siewy? To jest pytanie. Może soję? Może soję bym sobie tu ogarnął? No, bo dużo by jej nie było, no ale... Ale coś tam zawsze by było, nie? Coś tam by zawsze tej soje było. Może by się udało 12 dorwać. Też by już nie było głupie nie mieć 12 i wtedy to połączyć na odcinku od razu i tu zasiać soję. Też już ładny kawałek soje by był, więc... No tutaj muszę, mówię, 12 kupić i to będzie tyle na razie z tych pól. I potem gdzieś tam daleko, daleko chciałbym pójść. Tam gdzieś koło stacji kolejowej, gdzieś tam prawy do rynku, czyli te 75, 76 te kawałki, tam 44 takie kawałki. Coś tam ten kierunek bym chciał sobie pójść. Kursy są na razie tu. Pal tego John Deere'a. Nie wiem, na D2 spróbuję, bo nawet nie wiem, jaką długą prędkość ja jest tą maszynerią. A, 15 na godzinę. No. Szóstka i tutaj to. I tutaj chyba sobie raz sobie przegrabię jeszcze. Taki pokos sobie tu zrobię. Tak trzeba będzie zrobić. Tu będzie pokos. Zapomniałem, że tu nie ma tego, że tu jest rewers, nie w tym John Deere. Ja mu gaz do przodu, a on do tyłu ciągnie, cofa. Tutaj tak sobie na dobrą sprawę, to nie musiałbym tego przegrabiać już. Nie będę tego przegrabiał, bo klasa i tak to weźmie i tak. Nie wiem, czy teraz... Troszeczkę lekkiej głupoty nie zrobiłem, że nie pojechałem od samego dołu z tym pokosem, ale chyba nie. Chyba nie będzie tragedii. O, teraz 18 minut chyba. Ole szedł tym motorem. Jakiś tam Judasz z Galilei. Opuszczamy zgrabiarkę i ogień. Jozin, zbozin. No i elegancko tego. Nie no, mówiąc, pracuję to, a te wałowanie najwyżej sobie na najwa zostawię i tyle. Bo wałowanie to akurat nic takiego specjalnego nie jest.
Nic nadzwyczajnego, może tak. No, grabiarka jeszcze sobie wytrzyma, nie? Ale za niedługo też już będzie musiała na wylocie być. Nie no, mówię, spracuję to i skończę, bo będzie akurat 40 minut odcinka, a ja mógłbym sobie godzinę zrobić, jeszcze to wałowanie dołożyć, ale wolę sobie to wałowanie na live zrobić. Wolę sobie to wałowanie na live zrobić i pogadać sobie z wami, nie z widzami. No, w sumie to teraz bym mógł już wyłączyć telefon i sobie podładować go, żeby to na live starczyło. A ja coś mam za wąskę, bo to 3,8 na pewno metra nie ma, to ma 4 coś, to jest zabiarka, ale dobra, już. Już tak ustawiony GPS, no to już tak będę jechał. Tarirara. No bo tak... Ogólnie to ten rządek cały przegrałem cały czas, a nie dograłem. Dobra, ten musi niestety goblin zostać, bo już nie mam miejsca, gdzie go wcisnąć. Musiała jeszcze jedna szóstka wyskoczyć goblina, wtedy mi tylko z siódemką połączyć i... Nie miał ósemkę. A, super, że w ogóle GPS drugą stronę nawrócił. Ogień. Dobra, skoro będzie na długiej prostej, to idę sobie pod wodą czyść telefon. Zawsze to coś tam się naduje. Nie. Niszczy ten pokos? Nie, dość dobrze nawet ten GPS tutaj złapał. Więc elegancko tego. A, to tak wolno ten GPS sobie. Znaczy ten rewers tak wolno zadziałał. Teraz taki wąski pokos będzie. Dobra. Trudno. 33 minuty. Co jest? Czemu 5 wiadomości? A, od tego cymbała. No. 25 godzin odebrał, ale chyba używany był kupowany z tego co pamiętam. No i elegancko tego. Ratatatatatata. Zapis. No, ładna glewa tam jest, więc... Nawet spoko. Nawet spoko pole się trafiło. No i do tyłu. Interesanty. No i ostatni przejazd, zapinam sobie do ćwara, znaczy do ćwara już mam zapiętego, ale... Dobra, już mi to zgrapi, tutaj nie będzie trochę grubszy pokaz będzie, ale... Ale prasa to ogarnie. Ktoś tu krzywo to przewracał, dlatego tutaj. Jak to tak wyszło.
dawaj tam. Tą prasę i jadę zaraz was pasować. Oczywiście Bela 125. Czy tak się nawrócę? Oczywiście, że tak. Trochę ciasno się na tym gospie robi, trzeba jakieś szybciej drugiego gospodarstwa, żeby tam trochę sprzętu wypierdzielić. No nie ukrywam, ale dość ciasno się tutaj zaczyna robić. Niech da 5 belek. To po 9 ton jednak są belek. Siana. Tak, słomo zawsze jest więcej. No po 9. No to już mam 18 ton. Tu zawsze dawało 80 ton, czy coś takiego. 27 już jest, bo trzecia belka. Trzecia belka. W ogóle solicznik zostawać, który zniknie, nie wiem czemu. Czwarta belka. No to jest 36 już. 36 ton. Teraz będzie 45. Ja sobie to powoli policzę, nie? Są 4 belki, tak, 4 belki. No to jest 36 i teraz będzie 45 tona. Jak to wyrzucę tą belę, to będzie 45. 54 tony, coś takiego powinno dać. I tak to wszystko wrzucę do miksera, więc... No 45. Da tą belkę? Powinno dać, no bo 3 tony i 6, a powinno dać. To 54 tony siano dało, tak? Z tego pola. To czegoś tu brakowało, albo azotu, albo małe wapno już były. No wyda, no spokojnie. Siamy, siamy, siamy. No i dało 56,5 tony, bo tą belkę oczywiście sobie wyrzucę. Już na podwórku. Ciekawe, czy się będzie dało w ogóle. Ctrl Y. Nie dało, powinno się dać. To coś pisało tam, belka coś tam, ale... Aha, dobra. To ja musiałem tą prasę jednak odpalić, nie wiem po co, ale... Nie wiem, po co ale musiałem tą belkę prasę odpalić, żeby to wywalić. No. Nie mój cyrk, nie mój mały. I dobra, ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się ciepłutko, cześć i pa, pa, bo jest 252. Więc mam 7 minut do live'a. Więc teraz idę idę sobie ten, odpocząć. Poleżeć minutę i wtedy live'a robić. Więc na razie, cześć, pa, pa.